od miłości do nienawiści bardzo blisko, zrobi wszystko, żeby jej uprzykrzyć życie za to, co mu zrobiła. Czasami będzie miał tylko takie przebłyski człowieczeństwa, nazwijmy to, ale nie spodziewajmy się, że tu będzie nie wiadomo co, że on będzie wspaniały, szlachetny, bo nie ma powodu, żeby być wspaniały, szlachetny. Im bardziej Kinga będzie udawała, że nic się nie stało, albo im bardziej, jak powiem, podniesie się z tego poczucia, że rozbiła małżeństwo i rozbiła rodzinę i zacznie pokazywać pazurki, bo przychodzi taki moment, że ona powie po prostu dość, chcesz wojny, to ją będziesz miał, no to tylko będzie podgrzewanie tej całej atmosfery. Tak jak mówię, od miłości do nienawiści, od miłości do namiętności bardzo krótka droga. Będziemy się bardzo szarpać na wszystkich płaszczyznach, myślę.